Okej, moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Reinette King League of Legends Story. Ostatnio skończyliśmy bodajże na wzięciu jakiegoś kryształu słonecznego i włączeniu tutaj naszego laserka. Tak więc pozostało nam jedyne co, to iść wzdłuż naszej mapy, zobaczymy co tam dalej się będzie działo. No i na samym początku już mamy ewidentnie problem. Musimy chyba coś otworzyć, tak? A może i nie. Otworzyły nam się drzwi po tej stronie. To niestety nie mam żadnego klucza otwierającego. I tak, ja od razu wam mówię, że ja pamiętam o tym poro tutaj. Jak tylko znajdziemy te glony, które tam były potrzebne, automatycznie wrócimy do poro, bo w sumie nie mam pojęcia, gdzie je możemy znaleźć. Słoneczny rdzeń pulsuje nieznacznie energią z przekaźnika. Weź słoneczny rdzeń. Jak go wezmę, pewnie to tutaj zgaśnie. No właśnie. Więc myślę, że będziemy mogli użyć tego gdzieś w jakimś sekrecie. Tam możemy iść. Tutaj raczej nic nie ma. I tu również możemy iść. Dobra. Tylko tak. Przepraszam was. Salę blasku. Po jednej, po drugiej stronie. Przejdźmy się najpierw tutaj. Zobaczmy, co tutaj w ogóle jest. Tu jest kolejny rdzeń, z tego co zauważyłem. Tu możemy go jakoś doprowadzić. O, jakaś zagadka bardziej logiczna. Rozumiem, że tam będziemy mogli wejść. Okej. Okay. Są tu w ogóle jakieś zapiski? Są zapiski. Okej, okay, to będziemy czytać. No cóż to jest? Wow, jakie fajne! Ale co nam to dało? Nie mam pojęcia. Przekaźnik jest pusty. Czyli rozumiem, że będziemy mogli zasilić w ten sposób ten środkowy przekaźnik. No dobra, ale po coś ten przekaźnik tutaj musiał być, prawda? Dobra, więc przeczytajmy tą notkę. Współpraca 4. Zakończyliśmy budowę świątyni. Przepiękne dzieło, łączące w sobie pomysłowość błogosławionych wysp z mądrością Wyspy Węży. Nasza misja, której celem było zbadanie Wyspy Węży i ujarzmienie ich magii, zakończyła się spektakularnym sukcesem. Bogini, którą nazywają Nakakaburosą, włada potężną magią, którą udało nam się skupić w tej świątyni. Podobnie jak błogosławiona woda, bogini zdaje się mieć moc ochrony, choć jej wierni uważają, że tylko godni mogą doświadczyć jej błogosławieństwa. Szykujemy się na pożegnanie z mieszkańcami Wysp Węży. Mamy jednak nadzieję, że wybudowany wspólnymi siłami pomnik mądrości i błogosławieństwa przetrwa długie lata. Niechaj wszyscy zagubieni szukają pomocy Matki Węży, trafiają w to miejsce. Akolita z błogosławionych wysp. Czyli oni wcale nie byli tacy źli. Jak się mogło wydawać? Okej, tu nam się udało to zasilić. Tylko pytanie jeszcze. Rozumiem, że tam też będziemy mogli zasilić. A tutaj? Czy możemy to jakoś przenieść dalej? Rozumiem, że nie. Rozumiem, że nie, czyli tu jest jakaś głębsza zagadka z drugim dnem. Przejdźmy tędy. No dobra, tylko tak. Przenieśliśmy teraz to. Teraz możemy przenieść to tutaj. Zobaczmy, co jest po tej stronie. Okej. Okay. Tutaj nic. Po tej stronie pewnie też nic nie będzie, prawda? Ale sprawdźmy. Ewidentnie nie. Czyli tylko po tej. I tam coś jest zamkniętego. No dobra, tu możemy to zasilić, rozumiem. Aczkolwiek żadnego skarbu tutaj nie ma. Zapewne się otworzyły tamte drzwi, prawda? To znaczy nie te. To znaczy nie te. Nie wiem, co się dokładnie tutaj otworzyło. Możliwe, że to środkowe. Sprawdźmy, ale i tak chciałbym jeszcze użyć tego w troszeczkę inny sposób. Zasilimy to tutaj. Zabierzemy ten rdzeń. Ej, to nie jest głupi pomysł. A poczekajcie, jeżeli użyjemy tego w tą stronę, to niestety nie uda nam się tego zabrać. Jak to tylko odbierzemy, to automatycznie się zamknie, prawda? Nie, nie zamknęło się. Czyli możemy użyć dwóch. Aha, czyli nie da się go zabrać. No to lipa. Byłem pewny, że się będzie dało. Ale jednak nie. Ale ten już można zabrać.
Ten już można zabrać, tylko co nam to daje? Czy te drzwi się otworzyły? Chyba nie. Ewidentnie coś tu jeszcze trzeba zrobić. Odstawiam co, bo teoretycznie mamy tu jeszcze ten przekaźniczek. Tu możemy położyć rdzeń. Nic nie ma, nie ma. I teraz tak, jeden przekaźnik leci tutaj. Zasila to miejsce i dalej leci normalnie jak leciało poprzednio, prawda? Czyli w tą stronę. A właśnie nie. A właśnie nie. I żeby otworzyć te drzwi, potrzebujemy dwóch przekaźników. Innej opcji nie widzę. Jeden musi być w tą stronę. Żeby to otworzyć, musimy też użyć dwóch przekaźników. Hmm. To chyba bardziej logiczna zagadka niż myślałem, powiem wam szczerze. Nasza kulka nic nie robi, prawda? Użyjmy to tutaj. Coś się otworzyło. Mamy kolejny przekaźnik. Okej, czyli to o to w tym chodziło. I po tej stronie już jeden mamy. Zabieramy kolejny przekaźnik. Ale trochę głupio, że tamtego się nie dało wziąć. Umieszczamy tutaj ten przekaźniczek. I już te dwa przekaźniki lecą dalej. Tylko tak. Na logikę, jeżeli użyliśmy tego tutaj, to będziemy musieli teraz przesunąć tak, jak było z powrotem z tym przekaźnikiem. Dzięki temu odpalimy sobie dwa. No właśnie, otwieramy sobie tą zagadkę. Coś jest. Tylko pytanie co? Idź Ari, leć, leć kochana, leć. To jest jakiś secret. A właśnie, miałem jeszcze iść po umiejętności Ari, zapomniałem. Co jakiś czas słychać dźwięki mechanizmu oddobywającego się z wnętrza posągu. Pociągnij za język. Ooo, jaka skrzynia. Oby było warto. Chociaż znając... Język wraca do ust posągu. Gdy znika cały z ust wypada duża kula z bursztynu. Jak myślisz, co to takiego? Rizman. Nie, to niepokojący symbol. By zniewolić w ten sposób życie. Dla mojej bogini to coś odrażającego, a jeszcze gorszy jest fakt, że ktoś uczynił z tego obiektu rozrywki do podziwiania. Obiekt rozrywki do podziwiania. Musimy to zwrócić do błogosławionych wód na Kakaborosy, by to życie mogło odżyć. Dobrze, w takim razie to zatrzymamy. Wąż zamknięty w bursztynie. Ła, ale się tutaj baguje. Dobra, co będzie w tej skrzyni? To urządzenie wymaga zasilania. Ale to na logikę, patrzcie. Robimy to w ten sposób. Zmieniamy kolejność. I w teorii... No jak nie? O, wygałgany! Nie da się w ten sposób, tak? To weźmiemy to w inny sposób. Tylko całość będziemy musieli niestety powtórzyć. Teraz co w tą stronę? To powinno przelecieć całkowicie na drugą stronę. A może nie będziemy musieli tego powtarzać? Dobra, to idzie w tą stronę. To kierujemy w dół, żeby przeszło na kolejny przekaźniczek. I w teorii teraz zasiliło to, prawda? Czy nieprawda, czy kłamią? No jak nie, jak tak. Odłamek gwałtownej animy, prawa część. Czy my już nie mieliśmy lewej części? Ekwipunek. To było tu. Tak, prawa część i lewa część. Dobra, ale czemu nie możemy tego połączyć?
Może gdzieś to połączymy później. I czym jest to anime? Bo nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ten przedmiot, który pozwalał nam na uruchomienie tego ołtarzyka do enchantu. To jest jeden problem, bo już jeden, w sumie użyliśmy ten kamyczek. Damie, otwórz się, wchodzimy. I zapewne kolejne walki, co? Zmienimy sobie na MF-kę. O ty dziadu! O ty garbaty. Ile tu pułapek? Czy ty tu podlecisz? Nie podlecisz. Dobra. Musimy się skryć za tym ewidentnie kamyczkiem. Pyk raz. Geronimo! Chowaj się! O, udało nam się. Udało nam... Kurde, ile was tu jest? Dobra, ale nie użył przynajmniej tego walnięcia mroźnego. Chcesz mnie zabić? Stań w kolejce. Wielopolowa walka. Ari chyba już ma... jeżeli chodzi o umiejętności, już chyba może bez problemu sobie odblokować, ale jeszcze nie będę ryzykował. Zabijemy sobie tą czwóreczkę, która będzie. I dopiero wtedy zobaczymy, bo nie jestem pewny. A jak już zabijemy, to już będzie na pewno. W 100% pewność. Dobra. Ty go zabijesz. Ty go nie zabijesz, bo ty masz 363. Musiałabyś walnąć krytyka albo drugi atak. 10 HP? Ryle? Ślizganie jeszcze wpadło, no świetnie. Dobra, tauntuj. Obrona. MF-ka, ty już wal tego dziadygę. O, tatek, krytyka pierdyknie, normalnie aż serce rośnie. I weź, daj nam kolejny atak. Dodatkowa tura, świetnie. Zaczyna nam to wychodzić. A jakbyś jeszcze raz walnęła, to już w ogóle byłoby pięknie. Ale nawet chyba nie musisz. Ty się broń. Też mogłeś zaatakować. Miałbyś więcej punktów. Wraca nóg. Dobra, zabiliśmy dwóch. Serio, Ari chyba już ma zaliczonego questa. Ale ja się chyba jeszcze zaraz cofnę, żeby odblokować w 100%. Brown miał chyba ten talizman do zyskania, a MF-ka nie pamiętam, kurde. MF-ka ogólnie biednie jest, jeżeli chodzi o jej ulepszenia. Zabijemy. O, nie zabiliśmy. Ale to nie przeszkadza. W żaden sposób to nie przeszkadza. Tamtuj, Braumik, tamtuj, nie bój się. Zaraz krytę dostaniesz od żelaznej pięści. No, tylko ten cię pierwszy baran zaatakował. Będzie zaatakować, czy nie będzie? Nie będzie, niestety nie będzie. Ale Braum dostał leczenie przynajmniej. Klepnięcie, no nie możecie powiedzieć, że ja nie zrobiłem sobie MF-ki potworka. Zrobiłem jak cholera tego potworka i bardzo mnie to cieszy. Obroń się. Kolego, atakuj. A, w sumie nawet lepiej. Troszeczkę dostał, ale dotaczka padła, więc jest luz. Jeszcze raz cyk, ale Ari tak nie dobije, fuck. Nie dobijesz, bo to 363 wali tylko, chyba że będzie dodatkowy atak. I jest dodatkowa tura. 272. Czy nie będziemy mogli użyć dwa razy ulta? Nie zamykaj oczu. Właśnie nie wiem, zaraz to sprawdzimy. Prawie.
No właśnie teraz, ale dodatkowej tury już nie ma. Niestety nie ma dodatkowej tury. Dobra, on przynajmniej tu użyj tej umiejętności. Jeszcze kiedyś musimy, najprawdopodobniej zobaczymy to na streamie. Musimy zobaczyć, jak wygląda ucieczka i jakie są kary tego. Bo powiem wam, że jestem bardzo ciekawy. Wyczuwam strach. Bo pamiętam, że przed tym golemem nie mogliśmy uciec. No i pamiętajcie, że na streamie robimy walkę z tym golemem, który nas tak wtedy rozpieprzył. Myślę, że już mamy jakiekolwiek szanse. Współpraca, epilog. O domu Matki Węży mówimy wyłącznie szeptem. To miejsce zapomniane, zatopione w odmętach czasu. Może jest okrutne. Zapewne próba uczynienia domu na samym dnie oceanu przepełniona była pychą. Wszak zamieszkujące głębię stworzenia wabione są w gniewie objęcia Matki Węży. Teraz miejsce, gdzie niegdyś byli ludzie, chronią potęże stworzenia. Być może pewnego dnia ponownie odkryjemy świątynię, jaką zostawili po sobie nasi przodkowie. Kto wie, jaka siła drzemie pośród głębin. Ostrzeżenia nieznanego buru. Aha, dobra, czyli jest relikt słońca z tego, co widzę, czyli będziemy mieć kolejną walkę. Bo tu już dalej chyba przejścia nie ma. To może nawet dzisiaj pójdziemy dalej. Ej, nie ma walki? Nie było walki. I każdy został do PS-y. Chcesz mnie zabić? Nie. Stań w kolejce. O, wychamy. Nie no, dzisiaj trochę musimy fabułę popchnąć. Z tego co widziałem po save'ach, to mamy 60% fabuły za nami. Dobra, ale już teraz się nie będę bawił zbytnio, po prostu atakujemy. Już myślę, że Ari jest w zupełności ustawiona, jeżeli chodzi o te umiejętności. To nam nie będzie przeszkadzać w żaden sposób. Tutaj skupimy się po prostu na wygranej, i to szybkiej wygranej. 54, sporo. Ale musimy go osłabić jak najszybciej. 150, dobra. Pyk, pyk. 2400 krytyk. Miód na moje oczy i uszy. Musiało też jeszcze krytyk wpadł. Będzie niestety atak w Brauma i to spory, więc wiecie co? Nie zabijemy go raczej jeszcze. A myślę, że Ari mogłaby uleczyć. Sobie damy to w ten sposób. Się obroń. I zobaczymy. Ari, czy ty dasz radę najpierw uleczyć? Dałabyś radę. Ale to nic nie zmienia. Zrobimy to w ten sposób. Kurde, nie zauważyłem, czego nie zabiję właśnie przypadkowo. Fuck. A przecież i tak była druga fala, ale jestem czasem głupi. Ale jestem czasem głupi, serio. Tam tego nie rozumiem. Dobra, kropnięcie wpadło. Tu dwa ataki niestety w bramę poletą, ale on i tak dostał uleczenie. On i tak dostał uleczenie. No dobra, obroń się jeszcze trochę. Szkoda, że w tej obronie nie ma właśnie tarczki dodawanej. To by się przydało. Ale co nie zwiększenie mocy ataku. I tak, myślę, że super umiejętność można byłoby walnąć tutaj, bo i tak MM-ko będzie walić od tego górnego. Na topie, tak powiem. W ogóle nazwijmy te lane'y nie szybkości, nie tam średnia i tak dalej, tylko top mid-bot. Bot będzie najmocniejszy. Top będzie najlżejszy. W sumie i tak jesteśmy w grze typu właśnie MOBA, więc z pewnością te nazwy są dla was dosyć znajome. Wydaje mi się, że ta MF-ka jak walnie, to niestety zabije. Co, walniemy z bota? Oj, to i tak nic nam nie da. Dobra, zabijemy. Trudno. Ari, niestety nie użyjesz spela. Ty się brał, już możesz w ogóle tutaj defować, bo ty i tak już nic nie zrobisz.
Teraz mamy. Niestety. 2153. To są ukryte. Nasz podporek tutaj rządzi. I jeszcze jedna walka? The fuck? Wielkie dzięki. Ej, jestem ślepy chyba. Mi dzisiaj padło na oczy, ewidentnie. No dobra, to jest trzeci odcinek dzisiaj, ale... Żeby aż tak mi siadło na gały? W ogóle powiem wam, że do swojego pierdzielniczka zamówiłem sobie wczoraj komody i stolik. Będzie przynajmniej przyjemniej, jak będziemy grali na streamach na VR-ze. W ogóle chyba już mam nawet pomysł na filmik związany ze świętami. Może jakoś sobie poopowiadamy, skąd w ogóle pomysł na ten kanał i tak dalej, co wy na to? Tylko właśnie jeszcze nie wiem, czy zrobimy to w formie streama, czy w formie odcinka. Chociaż nie, jeżeli to ma być święto, to chyba raczej w formie odcinka. Zrobimy takie pseudo Q&A. O, to jest dobre pytanie. Znaczy dobre pytanie, to jest dobry pomysł, nie pytanie. 1104 PD, sporo. Ale jeszcze nikt nie dostał levela 21. Dobra. To tak, tu coś jeszcze jest. Prawie niemożliwe do zauważenia przełącznik skupią uwagę Miss Fortune. Jeśli przycisk. To będzie bait. To będzie bait. Nie, płaszcz znika detektywa, pierścień filozoficzny i odłamki czystej many, ale jeszcze nie znaleźliśmy, kurde, tego. Tego do upgrade'ów. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, udało się, nawet bez straty zdrowia. Czyżby to mogło być gdzieś tutaj? Albo tutaj? Całkiem możliwe. A, i to przejście było tutaj zrobione. No dobra, czy możemy zabrać te kryształy? Tak tylko na fanie zobaczę, bo w sumie tutaj jest ten tygiel. Możemy go wziąć. Ja wezmę dwa. Kochani, ja wezmę te dwa, bo wierzę, że może być jeszcze jakiś secret ukryty tutaj. Który właśnie pozwoli nam coś odkryć. Ja biorę te dwa kamienie słoneczne, znaczy rdzenie słoneczne. Kamień słoneczny już wzięliśmy w sumie. Bo naprawdę wierzę, iż coś może być jeszcze ukrytego. Dobra. Tego chyba nie weźmiemy, prawda? Nie. A czy możemy odłożyć jakiś inny tutaj? Możemy. Tylko czy coś nam to daje? Wątpię. Dobra. Odkładamy kamyczek słoneczny. I mam nadzieję, że nam się podniesie most. Ciśnij skompletowany dysk. Nam się otworzyło to wejście w to miejsce. Ja tak się zastanawiam, czy nie było żadnego miejsca właśnie z tymi słonecznymi dyskami. Kurde, teraz nie wiem. Szaty wynalazcy, wypolerowany to izom ptasiego rycerza. Czyżby kolejny szrot? Czyżby kolejny szrot, który możemy użyć? Na jednym z paneli dostrzegasz nabaz grany napis. Wygląda to na pismo z błogosławionych wysp. Okej. Okay. Rozumiem, co masz, gro, na myśli. Spoko. Rozumiem, co masz na myśli. Eloi. Aha, czyli nie miałaś tego na myśli. Noż ty. Gałganie. Dawaj mi mego Brauma. Uch. I czy ja tak? Na razie jeszcze nie będę tu odpoczywał. Zobaczymy, co jest dalej, bo wiem, że jak tylko odpocznę, to automatycznie się moby zrespią, a chciałbym jeszcze iść do tego poro. Chciałbym iść do tego poro i wybawić tamtego kretoszczura. To jest teleport. Urządzenie jest nieaktywne. Chyba nie. Świątynia przypomina nieco krypty na Wyspach Cienia. Wpływ błogosławionych wysp sięga dalej niż sądziłam.
A ja myślałam, że świątynie Buru są identyczne. Tu jest mniej kamiennych kałamarnic. Kałamarnic? Mówisz o wyobrażeniu Nagaka Burossy. Okaż należyty szacunek. Mam zmówić modlitwę? Tobie wiele by to nie dało. Chyba masz rację. Ona jest niczym burza. Nie wiem, czy ją podziwiam, czy się jej boję. Jest jedną z nielicznych osób, które mogą ocalić Pilchwater. Ma to we krwi. Jest ważna. Trzeba było ukraść jej łódź. Martwiłabym się o głupca, który ukradłby coś Fortune, póki ta jeszcze żyje. Taki Gangplank na przykład. Uhuhu. Jakieś wewnętrzne spięcia w teamie. Nieładnie, nieładnie. Widać, że MF-ka coś intuje. Widzisz pusty ołtarz. Z przodu widnieje symbole buru i niezrozumiały tekst. Po rozszyfrowaniu symbolu układają się w napis oczyszczający z mgły. Oczyść nasiono z gaju. Bożkowie buru. Świątynia rezonuje mocą Nagaka Burossy. Nasiono. Tu możemy nadać mu nowe życie. Co? Co teraz wyczuwam? Coś ciągnie nasiono w dół. Zimno. Mgła? Szykujcie się! Nadciąga wróg! No tak, zbejtowali nas pod względem braku bossa w kamieniu słonecznym, ale to już będzie. Skażone nasiono. Jesteś odporny na... Ot, jesteś odporny na ogłuszenia, cholera. Więc nasza taktyka będzie bardzo rychła. Po prostu nakurwiamy. Masz nasionko. Cyk, cyk i po strachu. Czy to by się teraz targety zmienią? Niestety nie. Ale mogę zrobić to w ten sposób, że się delikatnie odsunę. Nie wiem, co to da, ale coś to może dać. O, ponad 1000, pięknie. O, on ma prawie... O, dobra, on ma sporo HP. On ma naprawdę sporo HP. Cholera. What? Co? Ej, ona tego nie przeżyje. Oh shit, ona tego nie przeżyje. Ej, ona tego nie przeżyje. O cholera. Nie przeżyje tego. Teraz się zastanawiam, czy walnąć natychmiast tubkę, ale to nic mi nie da, bo ona i tak, jakby nie patrzeć daleko, poleci. Więc jeżeli dam leczenie, ona też daleko poleci. Stopa jej nie wyślę, bo jest i tak za krótko na leczenie. Jedyne, co mogę użyć, to strażniczy duch szybkości. Ewentualnie jeszcze z mida. Dobra, wyślijmy ją z mida. Nie wiem, czy coś to da. Nie ucieknął. To jest zwiększenie mocy ataku? To dla mnie? It happens, ej. Dobra, wyślemy to z bota. No i Braum, ty masz robotę do wykonania i to bardzo pilną. O fuck, ale nam walną, no właśnie. Teraz hey, mogę odpadł. Lubiliśmy się. Udło, na szczęście. No tak, to jest atak. 4000, ładnie. Jeszcze jakieś serduszko zrespiło, serce cienia. Jezu, ile ty masz movement speeda? O, fuck, dobra. No musimy zrespić tą Ari, bo nie będziemy mieć HP. Tylko tak, jest teraz problem, bo jeżeli Braum nie da taunta,
to skupił się na MF-ce, zabił MF-kę jednym hitem. Ale możemy dać niezłomność. I teraz ją zrespić. Nawet dajmy ten lepszy elixir. O, już jak nam Ari padło, ten przeciwnik nie jest zły. Cholery, on DPS-uje. I to gówno pewnie też walnie zaraz. Dosyć mocno. Ufufu. To jest problematyczne, bo jakby nie patrzeć, nie usuwamy żadnych negatywnych perków. No ale muszę dać na aleję mocy, żeby leczyć wszystkich. Czyli co, on jest... Musimy zabić serce i dopiero będziemy mogli atakować jego. Holy moly. Robi naprawdę nieciekawy. 460, no nie zabijemy go, nie ma opcji. 465. Damy radę? Wątpię. Ale szczęście cię opuszcza. I musimy dać porę. Na co cię stać? To będzie trochę dłuższy odcinek. Dobra, dostaliśmy clarity, więc nie jest źle. Kurde, ile? Słabnie. Ile ono hituje? Dobrze, to serce przynajmniej się nie rusza, czy nasiono się nie rusza. Pewnie się też nie zadziałało. O, fuck. Tym też nie walniemy. Jeżeli serduszko walnie znów AOE, no to nam Ari pada. Ale jeżeli zrobię super umiejętność i nie obczyszczę potem ich ze statusów, to będzie problem. I tak źle, i tak niedobrze. O, no dobra. Musimy mu jak najwięcej zbić, żeby MF-ka mogła dobić. Ale to i tak drzewo teraz atakowało, dobra. Tego możesz zbejtować? Nie możesz go zbejtować. 370, 407. Ale to serce i tak jest już tutaj. Fuck. No nie jest dobrze. Chyba, że użyjemy ulta. No dobra. Wiem, że to jest trochę marnotrawstwo. Ale nie mamy innego wyboru. Ja tą Ari zrobiłem na DPS-a, a widzę, że niepotrzebnie zrobiłem na DPS-a. No jak? Jeden? No ja sobie robicie. Ej, nie rozumiem trochę tego. Czemu on ma 1 HP? Trochę to było głupie. Mogłem dać leczenie przynajmniej. Dobra, on już ma klepnięcie z tamtego razu, więc myślę, że go możemy walnąć się za 1400. On i tak zaatakuje, no nie ma innej opcji. A jednak nie zaatakował. No to luz. Czy on zadaje jeszcze jakieś pojedyncze? Właśnie nie. No właśnie nie, on nie ma innego perka. On ma tylko i wyłącznie AOE z tego co widzę. Na losowego bohatera 8 razy. No to jak walnie na przykład MF-kę, to będzie problem. I to mega problem. No dobra. Liczę, że MF-ka nie załatwi sprawy, maksymalnie 4 walnie, ale... No właśnie, nie zawsze. No i Ari nam pada. Prawienie, Ignite, o kurde. Dobra, ale zdążymy to zrobić. Zdążymy ją uratować. Dobra, sklirowaliśmy się, nie jest źle. Jeszcze klepnięcie wpadło. No ale niestety już się nie zultujemy tu na niego. Pełnia esencji.
Nie walimy znów po Grymczyni Serc. Jest bota. Pojadę ci dalej taunt. Nie wiem po co, bo to chyba nic nie da, prawda? To chyba nic nie da. No nie, bo i tak wali. Mocno boli, strasznie boli. Nawka też po tyłku zostanie. Dobra, ale się przynajmniej uleczyła. 4. Pięknie. Jeszcze jedno serce. Kurde, ile można? Znów jest niewrażliwy ciupolonk jeden. I bram za tą clarity dam, bo... Nie widzę tego w dobrych barwach. Kurde, mepka przeżyje jeszcze trochę. I nie ma sensu dawanie taunta. Chyba tylko po to, żeby tak naprawdę tego Brauma uleczyć. Znaczy, zatrzymać w leczeniu. Teraz serducho coś walnie. Nie, nie walnęło jeszcze, dobra. Tylko nie wiem, czy teraz je clearować? Dobra, sklearujmy. Będzie za chwilę za 40 minut chyba. Ale będziecie mieć ucztę. Ale będzie raj. Tym byśmy go może walnęli, 460, no ale nie. 910, 1160. Liczbę strzałów 6, jest szansa na kryta. Jest szansa, że go położymy. 828, ale to nie. No dobra, próbujemy. Zacznijmy imprezę. Próbujemy. Dobrze mieć przyjaciół. Może będzie. Ale to jeszcze targetowało tego. Kurde. Właśnie. Super umiejętność zostawiam, bo może się przydać. Ale nie zostanie nic innego niż bicie tego serducha. Dobra. Ari, kończ to. Jakby była kolejna. Ale serce padło. On się musi ustabilizować. A nawet nie. Dobra, udało nam się. Wow. No, kochani, ale to, co będzie w następnym odcinku, to wam zrobię polsat. Bo to będą teksty pewnie jeszcze z 5 minut. Dobra, kochani, ja zaczynam nagrywanie kolejnego odcinka, ale w tej chwili się z wami żegnam. Tak więc dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro i widzimy się już w następnym odcinku zaczętego od dialogu. Trzymajcie się. Hej, hej.